Aplikacja StaffHub daje możliwość tworzenia harmonogramu poprzez kopiowanie zmian, które były na przykład tydzień wcześniej. W tym celu, korzystając ze strzałek, przejdź do następnego tygodnia i kliknij w opcję Kopiuj ostatni harmonogram. W nowym oknie możesz zdecydować szczegółowo, co chcesz przekopiować. Mogą to być dni urlopowe, czy nawet notatki dołączone do zmian. Po wszystkim kliknij Kopiuj. Jak widzimy, grafik z zeszłego tygodnia został skopiowany. Funkcja Eksportuj pozwala nam na wykonanie eksportu harmonogramu do arkusza programu Excel. Tą opcję również możemy zdefiniować, na przykład, że chcemy wyeksportować dni wolne czy notatki, które były dołączone do zmian. Po zdefiniowaniu szczegółów wystarczy kliknąć w przycisk Eksportuj. Spowoduje to pobranie arkusza programu Microsoft Excel, który możemy otworzyć i wyedytować. Dodatkowo, korzystając z funkcji Drukuj do PDF, możemy zapisać harmonogram do pliku PDF oraz go wydrukować.